Między przednimi a tylnymi fotelami była strzykawka z igłą i dwie ampułki. Zgon nastąpił nad ranem, a tu jest jego przyczyna. Mogła sobie zrobić zastrzyk. Tak, to moja była żona. A historia z dzieckiem była dla niej wielka tragedia. W 7 miesiącu ciąży urodziła. Dziecko było martwe. Wczoraj Carlos, dzisiaj Kaszana i to biały dzień. Miazga? Skończy się tak, że któryś go utłucze. Na przykład Tosiek? Bogdan Dydu. Dlaczego został wytypowany? Zaczekajcie tutaj, może wrócić do domu. Bogdan Dydu! Policja, zatrzymaj się! Ja go wezmę. Idziemy. Wykopane zwłoki są pozbawione głowy i należą do kobiety. Niestety teraz nie mogę podać jej wieku. Przyjdę rano. Spróbuję. Może jutro będziemy mieć jakieś wyniki. Zatrzymaj się.
Cześć. Co się stało? Co się stało? Co ty robisz? Proszę cię, przestań! Nie, Kaśka zaraz tu będzie. Co ty robisz? Pan zabił Grubego? Pan go znał? Osobiście nie, ale to on mnie wykończył. W jaki sposób? Na powrót do zawodu nie miałem co liczyć. Znalazłem wspólnika z kasą i lokal na restaurację. Lokal był do remontu, wspólnik znalazł firmę, ale firma należała do Grubego. Wymuszali fikcyjne rachunki, szantażowali, grozili. Po roku odpuściłem. Przejęli lokal. Ten bar? A, wziąłem kredyty. Diabeł wie, kiedy je spłacę. Wie pan, mam 56 lat. Rodzina, dzieci, wnuki. Dobrze ją pan znał? Byliśmy w jednym teatrze. Daliśmy razem kilka premier. To pan ją wciągnął w opozycję? To ona sama do mnie przyszła. To już było w stanie wojennym. Ona wiedziała, że ja działam w opozycji, bo ja nigdy zresztą tego nie kryłam. Powiedziała, że chce robić coś bardzo konkretnego. Co? Ona mogła wyjeżdżać za granicę. I jak Brown robił film we Francji, ona przemycała w obie strony różne materiały. Bardzo ryzykowała, ale ona to chciała robić. A jak długo to trwało? A kilka lat minęło, zanim się połapali, że z nami współpracuje. Ale potem Joasia zerwała z nami kontakty całkowicie. Wie pan dlaczego? Skoro popełniła samobójstwo, to może trzeba dać jej spokój. Wciąż nie mam pewności, że to było samobójstwo. Była taka informacja, że bezpieka ją złamała i że ona coś tam podpisała. A były jakieś dowody? Drukarnia jedna wpadła i punkt kolportażu. Ona znała adresy. Ulica Tuwima. Mówi to panu coś? Nie przypominam sobie. Kto jeszcze z dawnego podziemia mógłby mi coś o niej powiedzieć? Na pewno Daniel Zaremba. On musi ją dobrze pamiętać, bo ona pomagała mu się ukrywać. Kto to jest? Pan się w ogóle polityką nie interesuje? Tylko wtedy, jak ma to związek z jakimś trupem. Daniel Zaremba to jest poseł, wicemarszałek Sejmu. I o ile wiem, już ogłosił, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Moim zdaniem wygra. Dlaczego? No, tylko on zachował jeszcze jakieś resztki przyzwoitości i dobre imię. Mamy wyniki badań DNA. Więc wiemy już na pewno, że ta zasuszona głowa należy do ciała zakopanego pod podłogą. Na razie w bardzo dużym przybliżeniu możemy określić, że kobieta w chwili zgonu miała od 50 do 60 paru lat. Znamy przyczynę? Prawdopodobnie zginęła od ciosu w tył głowy tępym narzędziem o dużej powierzchni. Kość czaszki jest pęknięta. Prawdopodobnie, bo to jest jedyny ślad dobrze zachowany. Reszta ciała jest w stanie poważnego rozkładu. Czy on tę głowę specjalnie spreparował? Wysuszył.
Zaistniała sytuacja, w której wysychanie tkanek postępowało szybciej niż ich rozkład. Czy do tego są potrzebne jakieś specjalne warunki, wysoka temperatura? Kilka lat temu przywieziono mi ciało mężczyzny, który 3-4 dni przeleżał przy kaloryferze. Ciało było tak wysuszone, że kruszyło się pod palcami. Mógł do tego użyć dmuchawy z gorącym powietrzem. Można taką kupić w każdym sklepie ze sprzętem AGD. Zleciłam dodatkowe badania laboratoryjne, więc pewnie będziemy wiedzieć więcej o tej kobiecie, ale na razie to wszystko. Coś jeszcze, panie komisarzu? Jestem pewien, że to on wyniósł zwłoki 13-letniej dziewczynki z kostnicy szpitalnej. Komisarz Jóźwiak znalazł w jego komputerze pornografię dziecięcą. Czy to może być zabójca Rakowski? Z tego, co pan mówi, to wyłania się obraz pedofila ze skłonnością do nekrofilii. Makabryczna mieszanka. Ale cechy zabójstwa popełnionego w windzie wskazują na inny rodzaj osobowości patologicznej. Chociaż to oczywiście o niczym nie przesądza. Dwukrotnie był typowany w sprawach za gwałt. To mogło być zwykłe dmuchanie statystyki. Tu na odwrocie jest adres pani Łojek, jest właścicielką mieszkania, które sąsiaduje z mieszkaniem Rakowskiej. Poprzedni lokator nazywał się Piotr Kurten. Dzisiaj jest pogrzeb Rakowskiej. Dlatego musimy się oddzielić, to bardzo ważny trop. Mam nadzieję, że pani Łojek była na tyle rozsądna, że spisała jego dane z dowodu. Mieszkał u córki w Milanówku. Może pan powtórzyć imię i nazwisko? Piotr Kurten. Zna pani go o tym nazwisku? A może pan to zapisać, tylko zamienić polskiego Piotra na niemieckiego Petera? I proszę teraz dopisać dwie kropki nad U, zrobić U umlaut. Peter Kurten. Kto to jest? Był. Wampir z Düsseldorfu. Został ścięty w latach 30., o ile dobrze pamiętam. W czasie procesu przyznał się do grubo ponad 100 zabójstw na tle seksualnym. To jest jeden z najbardziej klasycznych przypadków w historii patologii medycyny sądowej. Myślisz, że to nasz stalowy Wacek? Nie sądzę, ale też sporo nabroił. Zajmę się nim. Nie. Tak. Przede wszystkim musi przejść badania psychiatryczne. To bardzo zaburzona osobowość. Taka jest moja opinia. O, Daniel Zaręba. Nadkomisarz Andrzej Gajewski. Bardzo przepraszam za moją sekretarkę, ale okres mamy teraz taki gorący. W zeszłym tygodniu oficjalnie oświadczyłem, że będę startował do fotela. A kiedy usłyszałem w telefonie, że to policja, wpadła w panikę. Wszyscy teraz wszędzie wietrzą prowokacje. Ja przepraszam, że zawracam panu głowę. Nie, mamy teraz przerwę. Spokojnie możemy pójść na kawę albo coś przekąsić. W restauracji sejmowej mają całkiem przyzwoite jedzenie. Zapraszam. Nie, dziękuję. Zajmę panu tylko parę chwil. Wczoraj nad ranem znaleźliśmy ciało Joanny Soprzyńskiej. Cholera. Ktoś ją zamordował? Okoliczności i ślady wskazują na samobójstwo, ale zadaniem policji jest wyjaśnić, co się naprawdę stało. Przepraszam bardzo. Mógłby pan poczęstować papierosem? Jestem w trakcie rzucania, ale nie bardzo mi to wychodzi. Dobrze ją pan znał? Spotykaliśmy się regularnie w związku z tym, czym się wtedy zajmowaliśmy. I to wszystko. Pomagała mi, kiedy ukrywałem się przed Beskiką. W jaki sposób? Szybko i sprawnie zorganizowała kilka bezpiecznych mieszkań, ale nie przyjaźniliśmy się. Nie szukała bliskich kontaktów w naszym środowisku. Była aktorką. Jej mąż był pisarzem, którego drukowaliśmy. Wie pan, myślę, że miała dosyć życia w kłamstwie i postanowiła coś zrobić. Chociaż nie musiała się tak narażać. Nikt od niej tego nie oczekiwał. Jej ciało znaleziono na tylnym siedzeniu samochodu zaparkowanego przy ulicy Tuwima. Ten adres, coś pan mówi? Nie. W końcu mówimy o sprawach sprzed 20 lat. Często zmienialiśmy adresy.
Kto to dzisiaj może pamiętać? Była informacja, że załamała się i poszła na współpracę. Wie pan coś o tym? Tak, tak. Była taka plotka. Ale ja w nią nie wierzyłem. A inni? Wpadła drukarnia, punkt kolportażu, ale prawda jest taka, że te adresy znało też kilka innych osób. Myśli pan, że ta sprawa sprzed 20 lat może mieć związek z jej samobójstwem? Jeżeli to było samobójstwo, czy przez te 20 lat kontaktował się pan z nią? Nie, nigdy. Dlaczego? No wie pan, nie było powodu. Zresztą, jak mówiłem, nie przyjaźniliśmy się. Należeliśmy do dwóch różnych światów. Ostatnio sporo ludzi z tamtego okresu odeszło. Wie pan, może to zabrzmi okrutnie, to co powiem, ale ta rozmowa dopiero uświadomiła mi, że ktoś taki jak ona był kiedyś z nami. Dzień dobry. Podkomisarz Artur Banaś, Komenda Stołeczna. Czy zastałem panią Sabinę Łojek? Mamy nie ma w domu, wyszła do lekarza. A o co chodzi? Chciałem jej zadać kilka pytań. Proszę się nie obawiać, to nie ma nic wspólnego z pani matką. Ale wyszła godzinę temu, nie wiem kiedy wróci. Może pan zaczeka? Pan jest wierny we wszystkich swoich dziełach, świętych. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, a Ty ich karmisz we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i karmisz dosyta wszystko, co żyje. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają i wszystkich... Ruszył się, idzie równoległą w kierunku wschodnim. Widzisz go? Widzę go. Jedynka i dwójka kieruje się w waszą stronę. Ucieka nam. Jedynka, trójka. Szybko w kierunku południowym. Kurka, musisz go mieć z lewej. Nie widziałeś go? Ciebie bramy. Proszę, to jest ta umowa. Czy pani mama spisała jego dane z dowodu osobistego? Tak, zawsze to robi. Sama ja o tym przypominam. Przecież musi wiedzieć, komu wynajmuje mieszkanie. To był dowód starego czy nowego typu? Nowego. A co on takiego zrobił, że pan go szuka? Niestety nie mogę pani powiedzieć. Wie pani, czym się zajmował, gdzie pracował? W ubezpieczeniach. Sam to pani powiedział? Jak go odprowadzałam do furtki, to mi bardzo szczegółowo wypytywał, czy jesteśmy ubezpieczeni, gdzie, jaką mamy polisę, na co, jakiego typu. No i takie tam. Znał się na tym. Ale chyba nie był akwizytorem. Dlaczego? On bo wyglądał i zachował się raczej jak ktoś z górnej półki. To znaczy? To znaczy opalenizna z solarium, złote okulary, drogi zegarek, ale bardzo dyskretny. Miał starannie wypielęgnowane dłonie. Ubrany był na luzie, ale wie pan, z taką nonszalancją, z jaką zazwyczaj ubierają się ludzie z dochodem grubo powyżej średniej krajowej. Skąd pani to wie? Zanim urodziłam dziecko, pracowałam w dużym koncernie zagranicznym. Byłam sekretarką jednego z dyrektorów. Miał obrączkę? Nie miał.
Dobrze go pani zapamiętała. Bo nie lubię takich aroganckich episzonów. Przepraszam. Bramy trzeba otworzyć, bo się ludzie denerwują. Tato, ktoś do ciebie. Kobieta. O co chodzi? Cześć, Pęczak. Trochę ci dowaliło, grubasku. Co ty tutaj robisz? Jest interes do zrobienia. Cieszysz się? Ja idę na kawę, a ty umyjesz moje małe, czarne autko. Kto to jest? Milena, córka Rolexa. A co to dla nas oznacza? Kłopoty. Albo ich koniec, albo wszystko naraz. Wprowadzi samochód na czwórkę. To są bilingi tej Sobczyńskiej, tak jak chciałeś ostatnie 3 miesiące. Prawie w ogóle nie korzystała z telefonu. Za to w ostatnim tygodniu przed śmiercią codziennie. Po kilka razy dzwoniła na jeden numer. Bardzo ciekawe. Sprawdzisz mi ten numer? Jasne, jasne. Była prosta i otwarta w kontaktach z ludźmi. Łatwo nawiązywała znajomości, ale wie pan, to już zupełnie inne czasy. Dla nas teatr to był drugi dom, druga rodzina. Po spektaklu zawsze szliśmy wszyscy do knajpy. Jej ciało leżało na tylnym siedzeniu samochodu. Samochód stał na ulicy Tuwima. O mój Boże. Zna pani ten adres? On się tam ukrywał. Kto? Daniel Zaremba. Jest pani pewna? To było mieszkanie mojej ciotki. 2 pokoje z kuchnią na pierwszym piętrze. Ciotka chorowała i bardzo źle znosiła stan wojenny w mieście, dlatego wyniosła się do Chruszczówki, do swojej kuzynki. Nie zostawiła kluczy, żebym się opiekowała. Czy gdzieś majątek sprzedany, czy nie sprzedany? To przecież wszystko jedno. Kiedyś przybiegła do mnie przed spektaklem, wyciągnęła na ulicę i powiedziała, że szuka bezpiecznego mieszkania. Byli kochankami. Jak długo to trwało? Rok. Dlaczego to zrobiła? Małżeństwo z Garlickim to była katastrofa. Z powodu różnicy wieku? Z powodu wódki. W tamtych czasach Garlicki bardzo rzadko bywał trzeźwy. Nie kochał Joannę, ale wódkę kochał jeszcze bardziej. On to małżeństwo po prostu przebił. A Zaremba? Był przystojny, inteligentny, miał urok. Poza tym nie grał żadnej roli. Każdego dnia mógł wpaść i pójść siedzieć na lata. Był ledwie kilka lat starszy od niej. No i nie wchłaniał alkoholu jak gąbka. Kochała go. Na pewno to była wielka fascynacja z jej strony. Skoro jej małżeństwo to była katastrofa, dlaczego nie odeszła od Garlickiego i nie została z Zaremą? Miał żonę i 2 dzieci. Nawet nie myślał o rozwodzie. To dziecko, które urodziła martwe, było jego. Czy wiedział o tym ktoś jeszcze oprócz pani? Nie. Chociaż przyszła do mnie kiedyś i powiedziała, że SB może wiedzieć, może się domyślać, że dziecko nie jest Garlickiego, że mogą ją szantażować. Dlatego dziecko urodziło się martwe. No, nie potrafię odpowiedzieć, ale wiem, że bardzo chciała urodzić to dziecko. Z drugiej strony ja nie wyobrażam sobie jej życia w kłamstwie.
Była naiwna, trochę egzaltowana, zbyt ufała ludziom, ale kłamać nie umiała. Któż mu da pora lekarstwo? Po co mam ukrywać albo milczeć? Kocham, to jasne, kocham, kocham. Jest to... Mogła go szantażować. Zarębę? Zdaje się, że chce być prezydentem. Nigdy nie zniżyłaby się do tego. Zresztą po co miałaby to robić? W łazience napisała szminką na lustrze derwisz i śmierć. Nie mam pojęcia, co to może znaczyć. W ostatnich latach miała pani z nią jakiś kontakt? Przez pierwsze lata dzwoniłam do niej przynajmniej raz w tygodniu. Pojechałam kilka razy do niej, do Zalesia. Ale nie otwierała drzwi. Udawała, że jej nie ma w domu. Pozbyła się wszystkich, którzy wiązali się z tamtym życiem. Zakończyła je definitywnie. Zaczęła na nowo. Pytanie tylko, czy to wciąż jeszcze było życie? Właśnie stoję w miejscu, gdzie według adresu ma stały meldunek. Tak, osobiście spisała jego dane z dowodu. No, wszystko się zgadza, Piotr Kurtem. Słuchaj, na całej ulicy nie ma ani jednego domu mieszkalnego. Tu, przed czym stoję, jest kompletna ruina. Nawet bezdomni nie chcieliby tu mieszkać. Jedź do fabryki. Już wie, jak wziął się do ducha. Przyjrzyj się dyskretnie. Wiem, że to potwór, ale to nie znaczy, że możemy z niego zrobić kotlet siekany. Poczekać na ciebie? Nie, nie musisz na mnie czekać. No, co ci dopiero? W czym mogę pomóc? Joanna Sobczyńska. Była aktorką. Przełom lat 70. i 80. Aż tak, oczywiście. Doskonale pamiętam. Piękna. Zagrała w Deszczu i Odkupieniu Brauna. Co się stało? Nie żyje. Przykre, ale ja nie miałem z nią nic wspólnego. Według mojej wiedzy między innymi panu podlegali artyści. Ma pan dobrą wiedzę, komisarzu, ale niepełną. Joanna Sobczyńska ze względu na radykalny charakter swojej działalności została w 1984 wyłączona spod mojej opieki. Mnie pozostał jej mąż, zresztą może i dobrze. Lubiłem gawędzić z nim o literaturze. A kto się nią zajmował? Pułkownik Maciąg. Gdzie go mogę znaleźć? Ze 6 lat, jak byłem na jego pogrzebie. Proszę powiedzieć, kapitanie... Majorze, dali belki na odchodnym. Liczą się do emerytury. Czy Sobczyńska była współpracownikiem? Nic mi o tym nie wiadomo. Ja nie podjąłem żadnej próby werbunku. Dlaczego? Bo według mojej oceny nie nadawała się do tego. A co pan wtedy robił, komisarzu? Zaczynałem zabójcę na Pradze. U kapitana Biedronia? Uparty skurwysyn. Ja już nie pamiętam, kto o nim mówił, że to jedyny uczciwy glina w resorcie. Dlatego go na Pragę zesłali. Niech pan spróbuje odnaleźć Romana Pająka. Kto to jest? Teraz to zupełna szmata, ale w tamtym czasie to był jeden z większych wynalazków Maciąga. Pająk zakładał Solidarność w radio. W stanie wojennym udało mu się dostać do struktur podziemnych Solidarności. Regularny prowokator, wyjątkowa kanalia, zdradę ma w genach. Gdzie go mam szukać? Tego to ja panu nie powiem, bo nie wiem. Ale teraz to chyba wielu go szuka. Także ci z miasta. Stracił parasol, nie umiał się odnaleźć. Zaczął pić. Podobno widziano go w PKPS-ie, na Banacha. Może tam panu pomogą.
Będzie mi tu wariata udawał, ścierwo ludzkie. Może ta twoja psycholożka dała się na to nabrać, ale ja nie. Nie jest moja. A to przepraszam. Te zwłoki i ta głowa to jego matka. Nakryła go na działce z 12-letnią dziewczynką. Cegłą rozwalił jej głowę. Na szczęście dziewczynka wykorzystała sytuację i zdołała uciec. Musimy teraz ją znaleźć. Ja to z niego wszystko wydobędę. Co mu zrobiłeś? Nic. Nie zaczął śpiewać sam z siebie. Powiedziałem mu, ze szczegółami. Co zrobili takiemu jednemu pod celą we Wronkach, jak się rozeszło, że gwałcił nieletnie dziewczynki. Co, że gnida? Taki zwyczaj. Kto mnie wystawił? Kapitan Murek. Przepraszam, major Murek. Co teraz robi? Ma zakład renowacji mebli. No, to niech pan pyta, panie komisarzu. Znał pan Joannę Soprzyńską? Tu panie zwykłej prasy urody. Utrzymywał pan z nią jakieś kontakty? Nieregularne i raczej przypadkowe. Działałem w innej strukturze. Była współpracownikiem? Chyba nawet nie było takiego pomysłu, żeby ją zwerbować. Dlaczego? Bo to była idealistka, w dodatku zdeterminowana. Ale chyba mieliście na nią jakieś haki. Którejś nocy piłem wódkę z Maciągiem i on mnie nagle zapytał, a ty wiesz, Pająk, że ta nasza aktoreszka jest w ciąży. A ja mu na to, że może być, bo się lekko zaokrągliła w talii. A on, a wiesz, że ten dzidziuś wcale nie musi być dziełem jej męża? Nawet się trochę burzyłem. Powiedziałem, że wredna antykomunistka, ale jako dziewczyna bardzo porządna. Nie kontynuował tego. Zresztą powiem panu, że od kiedy Maciąg miał tego derwisza, to się specjalnie do kolejnych werbunków jakoś nie palił. Kogo? Derwisz taki wybrał sobie kryptonim. Do niego Maciąg dostał pułkownika. To była jego perła w koronie. Kto to był? Podoba mi się pańskie poczucie humoru. Kim był derwisz, wiedział Maciąg. Może ze dwie szychy z samej wierchuszki. Maciąg zgasł w panu i zabrał nazwisko do grobu. A w IPN-ie mogą być jakieś ślady po tym derwiszu? Pan jest autentycznie zabawny. I PN to sterta lipnych śmieci, które zostały po to, żeby te matoły miały się czym brancować przed wyborami. Wesprze mi pan jakąś stówką? Dzięki, mam kłopoty. Duże. Wiem. Jakby co, to pan poświadczy, że współpracowałem z policją. Poświadczę. Widzi pan? Całe życie człowiek miał swojego ubeka. Kryteria były czytelne, a teraz bez ubeka ni chuja. Nie wiadomo, kurwa, co robić, jak żyć. Pogubiłem się. Panie komisarzu? Tak, ale proszę sobie nie przeszkadzać, zaczekam. O, to może trochę potrwać. Cierpliwość i umiejętność czekania to podstawa w moim zawodzie, panie marszałku. Słuchajcie, ja... Trzeba było do mnie wcześniej zadzwonić. Czasem lubię komuś sprawić niespodziankę. No, słucham. Wszystko, co pan powiedział o swoich relacjach z Joanną Sobczyńską, było kłamstwem. Proszę starannie dobierać słowa i nie obrażać mnie.
Miał pan z nią regularny romans. Spotykał się pan z nią w mieszkaniu przy ulicy Tuwima, które zorganizowała dla pana. Romans trwał rok. Sobczyńska zaszła w ciążę. Dziecko, które się urodziło w 7 miesiącu. Martwe. Było pańskim dzieckiem. To szczerstwo. Brudne, ohydne szczerstwo, z którym, jak widzę, powinien się liczyć każdy uczciwy polityk. Powinien się był tego spodziewać, kiedy ogłosiłem, że będę kandydował. Wie pan, jestem zaskoczony, że państwowa policja jest tak przeżarta korupcją, że staje się narzędziem w walce politycznej. Wie pan, że w gruncie rzeczy to jest zamach na konstytucję? Jedyna prawda, jaką panu się udało powiedzieć o Sobczyńskiej, to, że nie umiała żyć w kłamstwie. I nie bała się szantażu ze strony bezpieki. Ją przeraziło coś znacznie gorszego, że ma dziecko z agentem. I dlatego dziecko urodziło się martwe. Nie będę słuchał tych bzdur. Mam immunitet. A ja mam go w dupie. Pułkownik Maciąg wyznał raz, że wie, że Sobczyńska jest w ciąży i że dziecko jest nieślubne. Skąd mógł to wiedzieć? Przecież nie od niej. Wiedział to od ojca jej dziecka. Proszę. To lustro wisi w jej łazience. Napisała to własnoręcznie na chwilę przed śmiercią. Istnienie tajnego współpracownika o kryptonimie Derwisz potwierdziło kilku byłych ubeków. Chociaż nazwisko znało prawdopodobnie tylko Maciąg. To kłamstwo nie podparte żadnym dowodem. Jeśli pan je upubliczni, poda pana do sądu i wygram. Nie zamierzam niczego upubliczniać. Rozgłos nie pomaga w śledztwie. W pierwszym rzędzie dokonam ekshumacji zwłok dziecka, które narodziło się martwe. Nie ma pan żadnych podstaw, żeby pozbawić mnie immunitetu, który mnie chroni. Mam. Zeznania świadka i wyciąg z jej rozmów telefonicznych. Przez ostatnie 5 dni swojego życia codziennie dzwoniła na numer telefonu, który stoi na biurku w pańskim biurze poselskim. Znam śledztwa, które startowały ze słabszym materiałem. Mogę z powrotem fotografię? Co pan wyprawia? Odciski palców. Na wszelki wypadek. Odpowiedział pan chociaż na któryś z tych rozpaczliwych telefonów? Przez 20 lat milczała na ten temat. Ale tydzień temu, kiedy pan ogłosił swoją decyzję, wszystko pękło. Nie mogła już udźwignąć tego, że kapuś i zdrajca może zostać głową państwa. Miłego wieczoru. Cześć, Pęczak. Cześć, Tosie. Chyba będziesz musiał mi opowiedzieć, co się działo w tym zasranym mieście, kiedy mnie nie było.
Mm-hmm.